Dziś pokażę Ci sposób, czy opowiem Ci o sposobie, w jaki ja używam na lekcjach pacek na muchy. Pacek na muchy mam dużo, ponieważ lubię używać ich w ten sposób, że rozdaję je wszystkim osobom w grupie, ale nie zawsze. Fajnie się sprawdzają również wtedy, kiedy macie tylko dwie packi i po prostu robicie sobie zawody z dzieciakami w pacanie, że tak powiem, czyli w klepnięcie prawidłowego słowa, prawidłowego obrazka, czy prawidłowego na przykład wyniku. Już Wam mówię, o co chodzi. Ja bawię się na dwa sposoby. Jeden ze sposobów jest sposobem, który bawimy się na dywanie. Siedzimy sobie w kole, w pośrodku rozkładamy karty obrazkowe i po prostu albo ja wywołuję jakieś słowo, albo robi to jeden uczeń, drugi uczeń, tak, na zmianę. I po prostu trzeba prawidłowe słowo klepnąć. I my to robimy tak, że ja daję jedną packę jednej osobie, drugą drugiej osobie i one to robią po prostu tak jakby na wyścigi. Czyli pozostałe osoby w kole, żeby się nie nudziły, one te słowa wypowiadają i sprawdzają, kto jest pierwszy, tak? Więc to takie sobie robimy zawody i na przykład jeśli mamy w kole, nie wiem, 6 osób plus te dwie, które mają packi, no to mają 6 różnych słówek, które muszą po prostu klepnąć. Oczywiście te osoby, które są w kole, nie muszą mówić samych słówek, najlepiej aby mówiły całe zdania, w związku z tym oni ćwiczą zdania, a ci, którzy siedzą po prostu w kole, no to mają fan i klepią odpowiedni obrazek, tak? Więc jest to jedna z wariacji. Drugą wariację robię na tablicy. Na tablicy wypisuję słowa, na przykład wypisuję słowa po angielsku, a proszę uczniów, żeby klepali słowa po polsku, czy po angielsku, Boże, przepraszam. Wypisuję słowa po angielsku, a sama mówię słowa po polsku i oni znowu klepią odpowiednie słowo. Fajnie się to też sprawdza przy nauce godzin, ponieważ czasami zapisuję po prostu godziny liczbowo na tablicy, a wywołujemy godziny zdaniem, tak? Czyli na przykład dzieciaki znowu siedzące w ławkach, tym dwóm osobom, które są przy tablicy, mówią godziny prawidłowe, które są na tablicy napisane i te dwie osoby przy tablicy muszą te słówka znowu klepnąć, tak? Czyli znowu tamci ćwiczą, nie nudzą się, ci tutaj klepią, więc znowu powtarzają. To, co jeszcze jest ważne, to że możemy tego użyć nie tylko na języku, bo możemy tego użyć na przykład na matematyce i ćwiczyć tabliczkę mnożenia, bo możemy napisać wyniki na tablicy, a po prostu wywoływać odpowiednie, nie wiem, działania, tak? 5 razy 5 i dziecko musi klepnąć pierwsze jako pierwsze 25. Możemy jakieś wzory chemiczne, tak? Więc możemy też ze starszymi uczniami to powtarzać. Jest dużo różnych sposobów i myślę, że też macie jakieś swoje i podzielicie się z nimi w komentarzu. Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia.